Ale widok, co? Razów dzisiaj będzie. Łowił leszcze. No, jak będą brały oczywiście. A ja poszukam jakichś drapieżników na tej pięknej, wiślanej, dzikiej główce. Zobaczymy, co się wydarzy. Niestety leszcze nie zawsze biorą tak jak w Domaniowie. No, tym razem te wędkowanie totalnie nie szło, ryby były nieaktywne. No kurna, no. Piękny chlapak. Japoniec. Fajnie. Przyszedł garać. No, ale słuchaj, jakby ci wziął taki 2,5 kilo, to by była całkowicie inna rozmowa, co nie? Nie, brakuje. Radził mi te swoje chlapaki, ja postawiłem dwa zestawy na żywca, ale nic ich nie chciało dotknąć. No, wytrzymałem ze 3-4 godziny, złożyłem je, wziąłem spinning i ruszyłem na wodę. No, chyba jednak tam, gdzie moje miejsce. Oj, to najbardziej lubię właśnie w łowieniu boleni. Zobaczcie. Łóweczka. Brzeg. A ja w samych gadkach sobie brodzę. Bajeczka naprawdę. Chłodno w nogi, przyjemnie zjechać. Wiaterek wieje. No akurat dzisiaj bolenie słabo biorą. O, jeden się pokazał. Najfajniej się brodzi po takich piaszczystych, wiślanych łachach i przykosach. Niestety musicie wiedzieć, że takie miejsca bywają bardzo niebezpieczne. Tam, gdzie przykosa jest ścięta, tam, gdzie jest ten dół, może być bardzo głęboko, mogą być 3-4 metry głębokości. Fajnie podejść do brzegu takiej przykosy, ją obłowić, wiadomo, tam są drapieżniki. Ale pamiętajcie o tym, że ten rant bywa bardzo słabo ubity, ten piach jest naniesiony, on tylko tak sobie leży. Po prostu ten rant może się zachowywać jak zwykła kurzawka. Ważne, abyście podczas brodzenia posługiwali się jakimś patykiem. Zawsze warto sprawdzić, jakie akurat w danym miejscu jest podłoże, czy dać tam kroka, czy nie. Mam oczywiście cały sprzęt do brodzenia i to wysokiej klasy, śpiochy, buty, to wszystko, co tam potrzeba, ale powiem wam, że jeśli chodzi o Wisłę, to zakładam to w ostateczności. Jeśli pogoda pozwala, jest w miarę ciepło, brodzę albo na bosaka, albo w klapkach. No klapki są dużo bezpieczniejsze, albo takie sportowe sandałki, bo przynajmniej nie wlezie się na szkło albo na jakiś drut. Ale wyobraźcie sobie, że człowiek wpakuje się na przykosę. Wejdzie na jej rant i ten rant się osunie. Mam znajomego, pod którym taka przykosa się osunęła i był właśnie w spodniobutach. Ledwo się uratował. Naprawdę tam można stracić życie. Jeszcze raz mówię, uważajcie na to i bądźcie ostrożni. Ja chodząc właśnie na bosaka czy w klapkach, ewentualnie jakby coś takiego mi się przytrafiło, to odrzucę wędkę i najwyżej ją stracę i po prostu popłynę, bo jako tako pływać potrafię. Ale pomyślcie sobie, co by było, gdyby ktoś wpadł w taki piach, jakby się pod nim ten piach osunął i byłby w spodniobutach, i to jeszcze nie spięty paskiem. Nalewa mu się woda do spodniobutów i jak to mówią, jest po ptakach. No niestety, uważajcie, aby na takiej wiślanej przykosie nie została po was tylko wędka. Na całe szczęście tą naszą wyprawę uratował jeden hol. Prawie mi wyrwał kizy, tak zwany. Fajna rabka. Tu idę do niej. A nie, to nie ten hol, to z poprzedniego dnia. Ale pochwalę się wam, bo dzień wcześniej złowiłem 3 bardzo fajne bolenie. To się może, jeszcze się może wypiąć, ale ma siły, ja pierdzielę. Wiesz, od tego tarła minęło trochę, one się pojadły. I ustalmy, to nie jest jakiś nie wiadomo jaki słaby kijek, to jest kij trociowy. To jest kij trociowy. Ale wiesz co, jakby to nie był, jakby to był, to była normalna wędka taka na bolenie, to on by się zmęczył. Pewnie tak, a tutaj jest za miękki po prostu trochę. Znaczy nie, jest za sztywny, on tak wariuje, jak wiesz na tym. Ale gruba. No a na tym wyjeździe nasz honor uratował Radzio. Ale zobacz, zaczęliśmy jeść kanapki i od razu rybom też się zachciało, co nie? W momencie. Dokładnie. Pora lana. O. Ładnie idzie. Patrz, ja myślałem, że ja będę dzisiaj brylował boleniami, a ty brylujesz liderkiem. Odhaczonym. Jak lord, nie wiadomo. Myślisz, że to kapociak?
fajnie pracuje. Od samej rynku jeździ. No ładnie, bardzo ładnie. Dobra, już powiedz, jakiej firmy to reklama? Browning. A, King Feeder. Jak? Browning King Feeder. Od razu mówię, ta reklama to przypadek. Tak. Faktycznie od razu. O ja pierdzielę, co to jest? Karpik? Dobra, to powiedz też, jaki kołowrotek tak pięknie żółty. Podaj plecionkę. Też Browning. Też Browning. Plecionka? Plecionka. Również Browning, Senex. O kurwa, chyba się jakoś dogadałeś normalnie. Lubię tą firmę. Tak. Lubię tę firmę, co równa się barter. O ja pierdzielę. Karpik, faktycznie, super. A koszyk zanętowy też Browning? Drenaż. O kurde, to się wyłamałeś strasznie. Sięgniesz go? Ale fajny. Ja pierdzielę. A tu malutki haczyczek, co? Dajesz go, o jak się nie mieści. Pięknie. Ale zajebisty. Ty, na Halinowie to byś wzgardził, ale z Wisły to jest co innego, co? Jest zupełnie inna historia. No, pięknie. O ja pierdzielę, jaki zajebisty. No moglibyśmy dorobić do tego jakąś merytorykę, coś o koszyczkach, coś o gruntówkach, ale z drugiej strony myślę, że będzie więcej takich okazji, że uda się fajniejszych ryb połowić. Po prostu zrobi się to innym razem, a że tu już jesteśmy, to opowiem Wam o tym, co będę robił w czerwcu. Pierwszy weekend czerwca, jesteśmy nad Nieliszem, tam Radek będzie startował w maratonie wędkarskim, a ja z Darkiem będziemy pływać pewnie za sandaczami. No jak widzieliście zeszłej jesieni, nawet coś tam udało się złowić i no, ten zbiornik nas strasznie zainteresował i już wtedy założyliśmy, że czerwiec właśnie spędzimy, ten początek czerwca, ten początek sezonu sandaczowego spędzamy na Nieliszu. W drugi weekend czerwca prawdopodobnie wyskoczymy sobie nad Domaniów, ale tym razem nie na Leszcze. Poszukamy drapieżników, no przynajmniej ja z Darkiem, bo może Radek będzie chciał łowić jakieś chlapaki, ale myślę, że jego też na drapieżniki akurat namówimy. Jadę nad Zalew Koronowski łowić sumy, ale ogólnie o tym to Wam jeszcze opowiem innym razem, ale też myślę, że będzie bardzo ciekawie. Nie no, chyba się pomyliłem, bo to będzie jeszcze kolejny weekend, a w ten weekend to chyba będę łowił sandacze, jadę tam z Łysym Wężem, też pewnie powstanie z tego jakaś ciekawa historia. Muszę jeszcze zahaczyć o początek lipca. Ktoś napisał mi w komentarzach, że ja się już starzeję. Ale to jest troszeczkę nieprawda. Wiecie co? Ja od zawsze łowiłem na grunt. Przestałem łowić takimi metodami dopiero parę lat temu. Kiedyś uwielbiałem łowić brzany. Wszystkie lipcowe weekendy z kumplami żeśmy spędzali na brzanowych zasiadkach. I powiem Wam, że te zasiadki całkiem nieźle nam wypadały. Tych brzan się sporo łowiło, chociaż powiem Wam, że dopiero jak zacząłem łowić brzany z łodzi, to bardziej ten temat rozkminiłem. Tam żeśmy robili całą masę błędów, chyba przegapialiśmy bardzo dużo brań, ale postaram się ten temat może w lipcu jakby rozwinąć. Jeśli chcecie, to piszcie. No ogólnie z każdej wyprawy pewnie będzie jakaś relacja, jakiś vlog, będzie się sporo działo. W międzyczasie będą te porady dla początkujących i najmłodszych, krótkie, 3-minutowe, które będziemy robić razem z Radkiem w multifishingu, no ale to pewnie też na dniach zobaczycie. A, i mam do Was pytanie, bo teraz w czwartek rano jadę na Dadaj, na zawody Garmina. Napiszcie mi, czy byście chcieli z tych zawodów też zobaczyć jakieś takie króciutkie migawki. Jeśli tak, to coś Wam z tego też skręcę. No dobra, to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się niebawem. Cześć!